zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 1 kwietnia osoba podlegająca kwarantannie ma obowiązek zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym aplikacji Kwarantanna Domowa i używania jej do potwierdzenia miejsca odbywania kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób objętych kwarantanną, z wyjątkiem osób wymienionych w artykule 7e punkt 2. Aby zainstalować aplikację, należy wejść do sklepu Play lub App Store, a następnie w polu wyszukiwania wpisać chociaż pierwsze litery. To pozwoli nam na wyszukanie aplikacji. Następnie klikamy w ikonkę aplikacji Kwarantanna Domowa. W następnym oknie klikamy Zainstaluj, a po instalacji oczywiście klikamy Otwórz. Po uruchomieniu aplikacja poprosi nas o dostęp do lokalizacji urządzenia. Ze względów oczywistych jest to konieczne, tak więc wyrażamy zgodę na dostęp do lokalizacji. W kolejnym kroku przeczytamy krótką instrukcję obsługi oraz mamy dostęp do regulaminu aplikacji. Trzeba się z tym zapoznać i zaakceptować jego warunki. Po zaakceptowaniu klikamy Dalej. Kolejnym krokiem jest wpisanie numeru telefonu osoby objętej kwarantanną. Po wpisaniu numeru klikamy Dalej i czekamy na czterocyfrowy kod, który przyjdzie do nas SMS-em. Nadawcą tej wiadomości jest kwarantanna. Wpisujemy czterocyfrowy kod, a następnie klikamy Dalej. Jesteśmy już zarejestrowanymi użytkownikami i widzimy, co należy zrobić. Zadaniem pierwszym jest oczywiście potwierdzenie realizacji kwarantanny. Klikamy w nie. W tym oknie informacyjnym przeczytamy informację, że na wykonanie zadania mamy 20 minut, a przy realizacji zadania nasza lokalizacja GPS zostanie automatycznie sprawdzona. Klikamy Wykonaj. Kolejne okno to instrukcja, z którego dowiemy się, że zadanie należy wykonać kilka razy dziennie o losowo wybranych porach. O konieczności wykonania takiego zadania będziemy powiadomieni wiadomością SMS. Za każdym razem na wykonanie zadania mamy 20 minut. Trzeba pamiętać o tym, aby telefon był zawsze naładowany, a dźwięki, żeby nie były wyciszone. Po zapoznaniu się z instrukcją klikamy Dalej. W kolejnym informacyjnym oknie możemy zobaczyć przykładowe zdjęcia oraz przeczytać informacje, w jaki sposób zdjęcie wykonać. Musimy pamiętać o tym, żeby zdjęcie było z wyraźnie widoczną twarzą i musi być zrobione przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jesteśmy gotowi, klikamy w ikonę Zrób zdjęcie. W tym momencie wyświetli nam się komunikat z prośbą o przyznanie uprawnień aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Musimy go zaakceptować. W kolejnym oknie wyświetli nam się prośba o dostęp do zdjęć i innych plików na urządzeniu. Również musimy to zaakceptować. Następnie włączy się aplikacja Aparat i będziemy mogli wykonać sobie zdjęcie typu selfie. Pamiętajmy o tym, że na zdjęciu twarz musi być dobrze widoczna. Jeżeli jesteśmy gotowi, robimy zdjęcie i je akceptujemy. W kolejnym oknie możemy jeszcze raz zobaczyć wykonaną przez nas fotografię. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Dalej. Na koniec otrzymujemy podziękowania z aplikacji oraz informację, że wkrótce powiadomi nas o kolejnym zadaniu. Klikamy w ikonę Dalej, a następnie w ikonę Zakończ. W ten sposób potwierdziliśmy naszą lokalizację w miejscu odbywania kwarantanny.